No dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 13 lipca 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. Kochani, dzisiejszą kartą jest Królowa Buław. Ach, ogień, ogień. I jeszcze raz ogień. Dziś, kochani, poczujemy w sobie siłę moc by sięgnąć po to, czego pragniemy, po swoje marzenia, po swoje spełnienie, po to, czego pragniemy z całego serca, całym sobą. Będziemy zdeterminowani, ale i cierpliwi, co pozwoli nam osiągnąć cel. Królowa buław, jak czegoś pragnie, to po prostu po to sięga. Nic i nikt nie jest w stanie jej zatrzymać i zawsze, ale to zawsze doprowadza swoje przedsięwzięcia, swoje sprawy do końca, do końca. Z taką pewnością siebie dzisiaj też wyrazimy swoją niezależność, swoje ja. I, kochani, spotkamy się z aprobatą innych, nawet bym powiedziała z takim zachwytem innych. Wow, zrobimy furorem. Kochani, królowa była w osoba, jest kobietą dojrzałą, jest bardzo atrakcyjna, taka seksy, ma w sobie taki magnetyzm, jest mądra, jest odpowiedzialna. Ale jest też taka pełna sił, pełna witalności, żywiołowości. No, skupia uwagę wokół siebie. Także, kochani, możemy mieć do czynienia dzisiaj z taką osobą, albo właśnie sami będziemy wysyłać taką energię. Szczególnie mówię tutaj do moich pań. E, możemy też dzisiaj podjąć jakieś działania, które poprawią nam nastrój, ale też poprawią właśnie naszą atrakcyjność. Możemy pójść do kosmetyczki, coś zmienić w swoim wyglądzie, zmienić fryzurę, pójść na zakupy, kupić sobie coś fajnego, jakieś seksi ciuszki, e, dzięki czemu sami, się lepiej poczujemy w swojej własnej skórze, ale też mówię, będziemy bardziej atrakcyjni dla innych. Królowa była w to też takie działanie jak zapisanie się na siłownię, jakieś zajęcia, które poprawią naszą kondycję, naszą figurę, więc możemy właśnie chcieć zapisać się na tego typu jakieś zajęcia, czy grupowe, czy indywidualne, żeby właśnie. No, Stać się taką królową buław, jeżeli jeszcze się nią nie czujemy. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, no to. Tutaj poczujemy, że jesteśmy na właściwej drodze. Na właściwej drodze, żeby osiągnąć jakiś cel, żeby poprawić naszą sytuację, sytuację finansową, żeby coś rozwinąć, swoją firmę, działalność, siebie, tak? No po prostu poczujemy ten wiatr w żagle, że tak, jestem na właściwej drodze, idę we właściwym kierunku, jest super i po prostu mam zamiar osiągnąć wszystko, czego pragnę. Kochani, królowa była w to też docenienie przez innych, Możesz kować jakiś awans, podwyżka, tego typu rzeczy, ale kochani, królowa była w to też zostanie takim. Liderem, nawet nieformalnie, ale po prostu dzisiaj jakoś tak ludzie mogą okrzyknąć was swoim liderem. Może przyjmiecie inicjatywę w jakiejś sprawie, może wykażecie się jakimś um, wyjątkowym podejściem do jakichś spraw, do jakiejś rzeczy i po prostu ludzie stwierdzą, spojrzą na was i tak stwierdzą: wow, ale świetny pomysł! Wow, ty to jesteś ekstra, nie? Wiecie, po prostu będą wpatrzeni w was jak obrazek. Jeżeli, kochani, sami jesteście na jakimś stanowisku kierowniczym no to dzisiaj będziecie naprawdę bardzo mądrze zarządzać ludźmi. Yy, zjednacie ku sobie ludzi, wykażecie się odpowiedzialnością, mądrością, ale też taką przebojowością. No będziecie super po prostu dzisiaj szefami. Naprawdę. Nawet na koniec dnia wszyscy stwierdzą, ale ten szef czy szefowa to dzisiaj naprawdę zrobił świetną robotę. Więc ekstra. Jeżeli chodzi o miłość, kochani, no to w związkach możecie liczyć na jakieś emocjonujące przeżycia, na... Możecie liczyć na jakieś ożywienie w związkach też, jeżeli tam wiało nudą w ostatnich czasach. Może przeżyjecie jakąś przegodę, może zapiszecie się razem na coś. Może zrobicie jakiegoś spontana i pojedziecie gdzieś za miasto na jakąś wycieczkę czy coś nagle, nie wiem, zdecydujecie się zrobić coś ekstremalnego razem. E, tak samo królowa buław mówi o ożywieniu w tych sprawach intymnych, więc jeżeli tam wiało nudą, no to, kochani, e, możecie poczuć taki żar namiętności dzisiaj wobec siebie. No i będzie gorąco, kochani, będzie gorąco. Oczywiście, dla części z Was może szykować się jakiś taki płomienny romans na boku, no ale to już zostawiam Waszej moralności, że tak powiem. Czy chcecie w to wchodzić, czy nie chcecie w to wchodzić? Na pewno będziecie przyciągać dziś uwagę. Tak. No i właśnie o to chodzi. Tak samo moje single. Wy też będziecie mocno przyciągać tutaj uwagę. Może szykować się dla Was właśnie jakiś romansik, flirty, jakieś randki. Moje drogie panie, mówię tutaj teraz do was, wy będziecie emanować. Takim przyciąganiem, takim seksapilem, że po prostu nie jedna głowa dzisiaj się za wami obróci. E, moi panowie, jeżeli interesują Was kobiety, no to możecie dzisiaj poznać taką oszołomiającą jakąś kobietę, która wpadnie Wam w oko i normalnie kolana Wam zmiękną. No, <laughs> będzie gorąco, będzie gorąco, mówię Wam, królowa była zapowiada, że będzie bardzo gorący, atrakcyjny, taki dzień pełen działań, tak? Mm. Dzisiaj ogólnie będziemy też dokładnie wiedzieć, czego chcemy, w którym kierunku chcemy podążać, kogo chcemy, tak? Jak chcemy zrealizować nasze pragnienia? To też dobry dzień, właśnie, żeby podjąć jakieś takie decydujące kroki, podjąć jakieś decyzje, które nas przybliżą do tego spełnienia. Poczujemy, poczujemy swoją siłę jak nic, ale kochani, też ważne przy królowej buław, żeby mm, pomagać innym wzmocnić ich siły. Więc jeżeli w waszym otoczeniu znajdzie się ktoś, ktoś słabszy, ktoś przygnębiony, ktoś w trudnej sytuacji, ktoś, no właśnie, no taki, nie wiem, czy smutny, czy pogrążony w jakimś takim troszkę dołku, to jest też dobry dzień, żeby wesprzeć taką osobę, właśnie swoją siłą, swoją mocą, swoją energią. Mhm. Wszystkiego dobrego, kochani. Życzę wam pięknego dnia i do zobaczenia. Pa, pa.